Cześć kochani, zaczynam moją nową serię i najpierw chcę pokazać, jak wyglądam. Wyglądam tak, ważę 75 kg, ale przy moim wzroście 169 cm jest to waga naprawdę nie za fajna. Ok, zmieniam całkowicie tryb swojego życia poprzez zmianę różnych produktów, którą przedstawię Wam w różnych odcinkach. Będę starała się dodawać odcinki codziennie. Pokażę Wam, co jem, jak jem, ile jem, jak zmieniłam swoją dietę i jak poprawiam to ćwiczeniami, żeby zgubić na pewno to, co tutaj jest. I tutaj. Są to naprawdę zbędne kilogramy, a idzie lato. I chcę, żebyście wszli przez tą ścieżkę ze mną. Jest naprawdę fajna zabawa, a przy okazji będzie się o niebo lepiej wyglądać. Okej, no to dzisiaj na tyle. Dzień dobry, właśnie się obudziłam. Pierwszym krokiem, który robimy po przebudzeniu, jest pójście do toalety. To jest rzecz normalna. Ale drugą sprawą, którą robimy podczas naszej zmiany sylwetki, jest wypicie szklanki wody. Szklanka wody musi zawierać również sok wycisnięty świeżo ze połówki cytryny. Więc pijemy. Najlepiej na dwa razy, albo nawet na raz, żeby szybciutko to wypić. Dzisiaj pokażę Wam, dzisiaj będę pokazywać Wam, co przez cały dzień jadam oraz jakie zmiany należy wprowadzić do swojego menu. Nie będzie jakaś to specjalna dieta, bo na dietę całkowicie przejść nie chcę. Tak jak już wspominałam wcześniej, nie lubię diet, ale będziemy się znacznie bardziej zdrowiej odżywiać. Więc zapraszam dzisiaj do całodniowego menu oraz do wykonywania pierwszego ćwiczenia. Nie wiem, czy to będzie dzisiaj pokazane to ćwiczenie, ale czy następnego dnia, ale będę codziennie nagrywać Wam posiłki, jakie spożywam przez cały dzień i co ma wspomóc nasze odchudzanie, znaczy dbanie o sylwetkę, bo to nie jest całkowite odchudzanie. I muszę szybko dzisiaj pojechać po wagę, żeby Wam na bieżąco pokazywać, co dzieje się z moją figurą. A więc tak, zaraz po przebudzeniu, najdalej pół godziny po przebudzeniu, musimy zjeść śniadanie. Dzisiaj moim śniadaniem jest zwykła kanapeczka z serkiem grani, czyli tak zwanym wiejskim serkiem oraz pomidorem koktajlowym, szczypiorkiem oraz pieprzem cayenne. Pamiętajcie, że trzeba zjeść śniadanie do pół godziny. Oraz zaraz po przygotowaniu śniadania, dzisiaj mamy kanapeczkę. Najlepiej, żeby to był chleb pełnoziarnisty, ale ja jeszcze takiego nie mam. Oczywiście zmienię to, jak tylko skończy mi się biały chleb i przechodzimy całą rodziną na chleb pełnoziarnisty, najlepiej ciemny, ale będziemy zmieniać chlebki, żeby nie było nudno. Oraz przygotowuję dla mnie i dla mojej córki, bo ten miś już sobie wziął, taki pojemniczek, który musi być zawsze zapełniony warzywami i owocami na cały dzień, bo tylko po to możemy sięgać w ciągu dnia między normalnymi posiłkami. Pamiętajmy o tym, żeby jeść co najmniej co 3-4 godziny takie zdrowe jedzenie, ogólnie zdrowe jedzenie. I jeden posiłek będzie to normalny obiad. Oczywiście zmiany również nastąpią w moim menu. Zamienimy oleje, zamienimy sól, dodamy innych przypraw, innych ziół, bardziej wszystko naturalne, które pomoże zbilansować naszą dietę. Dzisiaj mamy do przegryzania śliweczki, gruszeczki, ogórek, marchewka, pomidorek i papryka. Zapraszamy. Dobra kochani, tak jak obiecałam, wróciłam z wagą i zaczynamy. Pokazuję moją wagę, czekajcie, przybliżę. Waga. Pokazuję 75, nawet 6 i to jest moja waga od pierwszego dnia. I teraz tak, moi drodzy, najważniejszym
ja się pokażę. Wróciłam ze sklepu od razu z tą wagą i teraz mam coś powiem. Najważniejszą rzeczą w progresie właśnie zwalczania nadwagi jest picie. Picie i jeszcze raz picie. Od 1,5 litra do, oczywiście nawet może być do 4, ile tylko dacie radę. Nie pijemy soków z kartonów, nie pijemy słodzących napoi energicznych, czy tam energy drinków, coli, gazowanych, słodzonych napoi, ani soków z kartonów. Najlepszym jest woda niegazowana. Ja niegazowanej wody nie lubię, więc piję gazowaną wodę, nalewam sobie do szklanki i czekam, aż ona trochę uciekną bąbelki i piję taką wodę i oraz jedna kawa dziennie może być posłodzona oraz wszelkiego rodzaju herbatki ziołowe. Ja piję zieloną herbatę, około 3-5 szklanek dziennie z 2 słodzikami na szklankę. Pamiętajmy o nawadnieniu organizmu, bo to jest bardzo ważne. Kiedy wysiusiujemy sobie, to oczyszczamy organizm z toksyn, no i uwalniamy wszystkie właśnie tam i co, zacięłam się. Dobra, chciałam powiedzieć o tym nawadnianiu, lecę dalej, bo jeszcze muszę zrobić sobie lunch, bo już się zbliża moja godzina. Za 30 minut muszę jeść, a jeszcze nie mam nic przygotowanego, więc chyba sobie wezmę z magicznego pudełeczka. No i zapraszam, niedługo pokażę Wam ćwiczenie tygodnia, więc czekajcie. Okej. Kolejnym moim jedzeniem, minęło 3 godziny, dzisiaj będzie, jest to grejpfrut, wygląda tutaj jak pomarańcz, ale jest to grejpfrut, niewielkiej ilości, wielkości, nie ilości, jest to grejpfrut i śliwka oraz gruszka. Kolejnym posiłkiem będzie obiad. Cześć, witajcie. To właśnie będzie to ćwiczenie, które musimy wykonywać przez cały tydzień, codziennie. Pamiętajcie o tym, że tylko to ćwiczenie jedno może Wam pomóc. Znaczy, pomaga dużo ćwiczeń, ale ja będę pokazywała jedno ćwiczenie. Nie spodziewajcie się tu jakichś, nie wiadomo jakich ćwiczeń, bo to ćwiczenia są proste, pojedyncze i tak dalej. To chodzi o to, żeby zachęcić Was do tego, żeby była ta systematyczność, bo to jest najważniejsze. Ćwiczenia są proste, niekiedy, a niekiedy trudne. Dzisiaj wykonujemy takie ćwiczenie i zapraszam do ćwiczenia ze mną. Przygotujcie sobie najlepiej jakąś małą butelkę, będzie nam ona potrzebna do przekładania. Zaczynamy. Kładziemy się wygodnie, podnosimy się trochę, podnosimy i raz, i dwa. I to nie jest takie proste. I dwa, i trzy. I 4, i 5, i oddychamy, i przekładamy, i nogi jak pająk. Zobaczcie, co się dzieje z brzuchem. Galaretka lata. Wytrzymajcie jak najdłużej. Ja już się zmęczyłam. To jest moje pierwsze ćwiczenie od długiego okresu. Pamiętajcie, żeby oddychać. Wiadomo, że przy ćwiczeniach się sapie, a jeszcze jak się gada, to już w ogóle. I jedziemy, 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 jedziemy. Wytrzymajcie jak najdłużej. Pamiętajcie, że jak już nie możecie, a ja już nie mogę, już się trzęsę i w ogóle, to przerywamy, ale starajcie się każdego dnia te ćwiczenia robić jak najdłużej. Dopóki nie możecie, czyli ile dacie radę? Minutę. Okej, kochani, jest już 5. Ja jem tak późno obiady i późno kolację ze względu na to, że późno wstajemy i późno kładziemy się spać, a pamiętajmy, że co 3-4 godziny trzeba zjeść jakiś posiłek wartościowy i w międzyczasie jeszcze przegryzać warzywkę i owoce. Mam tutaj dzisiaj zaserwowane na obiad wątróbka, może tak pokażę, bo tak wątróbeczka z kaszą gryczaną i ciemnym sosem oraz buraczki. Jeżeli chcecie uzyskać przepis na buraczki lub wątróbeczkę, możecie znaleźć ją u mnie na kanale. Ok, kolejne między obiadem a kolacją. Porcja orzechów pistacjowych. Pamiętajcie o tym, żeby jak najwięcej ćwiczyć, bo czym więcej ćwiczycie, tym lepiej dla Was. Ja wykonuję swoje ćwiczenia 3 razy dziennie. A Wy? No i dzień dobiega końca,
dotrwaliśmy, jest pora na kolację. Na kolację dzisiaj serwujemy bób ugotowany w lekko solonej wodzie i 2 sztuki jajka na miękko. Nawet pokażę Wam, zaraziłam odchudzaniem, znaczy odchudzaniem, zdrowym jedzeniem moją rodzinkę. Przełożę tak kamerę i powiem Wam kilka słów. Otóż mam nadzieję, że Wam się spodoba i będziecie codziennie mnie oglądać i dążyć do celu razem ze mną. Życzę powodzenia. Ja po kolacji zjem jeszcze kilka marchewek i pamiętajcie o tym, żeby ćwiczyć. Ja jeszcze wykonam przed kąpielą raz ćwiczenie. Wypiję zieloną herbatę, wezmę kąpiel i idę śpiuniać. Do zobaczenia jutro. Pa!